Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj na pewno nie opowiem o tym sprzęcie. To jest nie ten czas, mamy czas przedświąteczny. Za to opowiem, w jaki sposób podłączyć ten klimatyzator firmy GRI do Home Assistanta. Jedynym wymaganiem jest posiadanie przez to urządzenie modułu Wi-Fi, które umożliwi komunikację z naszą siecią. Po podłączeniu tego urządzenia do sieci, Home Assistant powinien automatycznie wykryć nowe urządzenie. Jeżeli tak się nie stanie, musimy sami dodać integrację i skonfigurować ją. Oczywiście tutaj mamy możliwość sterowania tym klimatyzatorem poprzez aplikację, praktycznie z każdego miejsca na świecie, ale dodając go do Home Assistanta macie nowe możliwości. Możecie sterować nim z poziomu automatyzacji. Na przykład wychodzicie z domu, jest teraz zimno, Home Assistant wykrywa, że nie ma nikogo w domu, obniża temperaturę. Wracacie z pracy, Home Assistant widzi, czytuje lokalizację z Waszych telefonów i podnosi delikatnie temperaturę z powrotem na normalną w domu. Tu już są konkretne oszczędności. No i jeszcze taki temat drażliwy, pompki z kropli. I tutaj wystarczy mieć zwykły czujnik zalania, żeby monitorować taką pompkę. W momencie, gdy dochodzi do zalania, Home Assistant wysyła informację do klimatyzatora, żeby się wyłączył i mamy temat z głowy. Tutaj jeszcze jest dodatkowa opcja. Mamy takie inteligentne gniazdka, które jeżeli niestety nie uda się wyłączyć klimatyzatora, Home Assistant może odłączyć zasilanie. I to daje jeszcze możliwość monitorowania zużycia energii. Tyle na temat. W takim razie mogę przejść do konfiguracji. System operacyjny na moim telefonie to Android, dlatego przechodzę do sklepu Play i pobieram aplikację GRI+. Instaluję. Uruchamiam aplikację. Wyrażam zgodę. I teraz mamy dwie opcje. Możemy się zarejestrować, jeżeli nie posiadamy konta GRI. W tym celu należy podać region, nazwę użytkownika, swój mail i wprowadzić hasło, które zostanie przesłane na wskazany adres mailowy z serwera GRI, zaakceptować umowę i potwierdzić utworzenie konta. Ponieważ posiadam takie konto, przejdę od razu do logowania. Wybieram region. Wyszukuję Poland, zapisuję, potwierdzam, wprowadzam swój mail, uzupełniam hasło . Akceptuję umowę. I loguję się. Uruchamia się samouczek. Autoryzuję dostęp do lokalizacji. I tutaj mamy dodane pierwsze urządzenie. Jest to wirtualny klimatyzator. Aby dodać nowe urządzenie, czyli klimatyzator, w prawym górnym rogu trzeba przycisnąć przycisk plus, następnie wybrać opcję klimatyzację, postępować według instrukcji, czyli trzeba uruchomić access point w jednostce wewnętrznej. W tym celu na pilocie należy przycisnąć jednocześnie dwa przyciski Wi-Fi i Mode. Krótki sygnał z jednostki wewnętrznej oznacza, że moduł Wi-Fi został zresetowany i że Access Point powinien być uruchomiony. Potwierdzam wykonanie operacji i klikam przycisk Następny. Klimatyzator zostaje odnaleziony. Klikam Połącz.
Wskazuję sieć Wi-Fi, do której ma być podłączony klimatyzator. Następnie uzupełniam hasło do Wi-Fi. I tutaj bardzo ważna rzecz. Wi-Fi ma pracować w częstotliwości 2,4 GHz. Zatwierdzam ustawienia przyciskiem Następny. I następuje próba skomunikowania się klimatyzatora z naszą siecią. Urządzenie podłączyło się, wybieramy pokój, do którego dołączymy urządzenie, klikam ukończono i w tym momencie sygnał dźwiękowy oznacza, że urządzenie zostało poprawnie skonfigurowane i mam dostęp z aplikacji do tego urządzenia. Przed chwilą słyszeliście sygnał dźwiękowy, który oznacza, że urządzenie się uruchomiło. Mamy tutaj informację o zadanej temperaturze. Za pomocą przycisku plus i minus regulujemy tą temperaturę. W ustawieniach aplikacji mamy oczywiście informację o zadanej temperaturze, którą również możemy regulować za pomocą plusa i minusa i za pomocą wygodnego suwaka. Możemy podejrzeć i ustawić tryb pracy klimatyzatora, ustawić opcję wentylatora, dodać harmonogramy pracy. Jednym słowem mamy dostęp do praktycznie wszystkich ustawień klimatyzatora. I ostatni element, jaki nam został, czyli podłączenie Home Assistanta do klimatyzatora. Posłużymy się tutaj integracją, która już jest od razu zainstalowana w ramach Home Assistanta. Teraz wystarczy przejść do ustawień, do urządzeń i usług. I w tym momencie tutaj powinna być wyświetlona nowa integracja do skonfigurowania, co będzie oznaczało, że Home Assistant wykrył klimatyzator. Jeżeli jej tutaj nie ma, należy dodać, wyszukać integrację GRI. Zatwierdzam i teraz jest wyszukiwany klimatyzator. Klimatyzator został odnaleziony, dodam go do salonu. Mamy tutaj wyszczególnioną integrację GRI. Jest tutaj jedno urządzenie z 6 encjami. Skopiuję sobie nazwę. I z tego poziomu mamy dostęp do podstawowych ustawień. Możemy tutaj ustawiać m.in. tryb pracy, jak również temperaturę. Zamykam, wracam do integracji, do ustawień urządzenia i dodaję do dashboardu. Wybieram wcześniej utworzony dashboard klima, dalej, dodaj do dashboardu. I w tym momencie w nowo dodanym dashboardzie pojawiają się nowe elementy służące do monitorowania i sterowania klimatyzatorem. Aby sterować klimatyzatorem, należy stworzyć nową automatyzację. W tym celu przechodzimy do ustawień, do automatyzacji oraz scen. Dodajemy nową automatyzację, tworzymy nową, czystą i teraz wystarczy dodać jakiś wyzwalacz i akcje. Automatyzacje mają możliwość sterowania klimatyzatorem m.in. przez wywołanie usług. Intuicyjnie odfiltrowuję usługi poprzez frazę klima i wybieram usługę ustawiającą temperaturę. Następnie dodaję encję, czyli klimatyzator. Włączam możliwość ustawienia temperatury. I w tym momencie poprzez automatyzację mogę ustawić temperaturę na klimatyzatorze. Mamy tutaj również możliwość wybrania trybu pracy. Możemy wybrać jedną z kilku opcji. Możemy również wyłączyć klimatyzator. Możemy wybrać tryb grzania na przykład, co w połączeniu z odpowiednim wyzwalaczem daje nam możliwość w pełni automatycznego sterowania klimatyzatorem.
Oczywiście jest to tylko przykładowa konfiguracja. Sama integracja posiada ogromny potencjał, umożliwia stworzenie naprawdę ciekawych automatyzacji. Ja osobiście czekam na dwa czujniki zalania, które umożliwią mi zabezpieczenie moich dwóch klimatyzatorów, w których musiałem zainstalować pompkę skroplin. Mam nadzieję, że temat wyczerpałem, że zainteresowałem Cię tym tematem. Tymczasem chciałbym podziękować za uwagę, prosić o łapkę w górę, ewentualnie o subskrypcję. To naprawdę motywuje. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.